Nie będziemy. Dlaczego nie będziecie? Dlatego, proszę Państwa, że wbrew jakby niektórym opiniom, zapisy w ustawie, co również moi szanowni przedmówcy podkreślali, niewiele zmieniłyby w naszej codzienności, w naszym funkcjonowaniu. Większość zapisów tak dotyczących podstaw funkcjonowania organizacji, jaką jest ZAIKS, Organizacji Zbiorowego Zarządu, jak też co do praktyki, myślę tutaj o procedurach, może nie najlepiej nazwanych, nie zmieniłyby niczego, dlatego że po pierwsze, niektóre zapisy naszej ustawy, a to dotyczące części karnoprawnej, a to dotyczące choćby odszkodowań, są na tyle często przez nas realizowane, że możemy, przypuszczam, z zainteresowaniem Państwa zaproponować spotkanie odrębne, ale do czego by się wnioski z takiego spotkania sprowadziły? Otóż do tego, że nie bójmy się, jak to kiedyś profesor Błeszyński pięknie powiedział, zębów prawa karnego, którymi dysponuje prawo autorskie, dlatego że te zęby kąsają niemocno, a jedynie tam, gdzie jest to absolutnie uzasadnione i ostateczne. A więc powiem więc Państwu kilka słów na temat naszej praktyki, na temat naszej roli w sprawie akta i między innymi, jeśli mówimy o prawie karnym, przytoczę tylko jedną daną. Otóż przepisy prawa karnego, może sprawy karne wszczynane, realizowane przez ZAIKS stanowią 1% wszystkich pozostałych. Czyli morał, nie bójmy się niektórych zapisów akta. A więc dlaczego podpisaliście? Pytają nas różne osoby, różne środowiska. Podpisaliśmy z oczywistych powodów, które nie były w zasadzie podważone przez nikogo z moich przedmówców. A więc stwarzały zaproponowane zasady możliwość skuteczniejszej realizacji tego, do czego jesteśmy powołani. Proszę Państwa, nie traćmy z pola widzenia tego, że ZAIKS nie służy nikomu innemu jak twórcom. ZAIKS ma obowiązek zapisany w statucie umożliwić twórcom godne życie. Powiecie Państwo, przecież twórcy godnie żyją. A nieprawda. W ZAIKS-ie mamy kilkanaście tysięcy autorów, z których kilkuset zaledwie jest widocznych, jest funkcjonujących w świetle Jupiterów. Pozostali to są przeważnie ci, którzy odeszli już z pierwszych miejsc na scenie w pismach, odeszli w niebyt, a to odejście w niebyt jest bardzo blisko związane ze znacznym zmniejszeniem się zawartości portfela. Gdyby nie ZAIKS, wielu, nie powiem bez powodu, biednych twórców cierpiałoby biedę. A więc nie jest tylko tak, że posądzani jesteśmy o stanowisko korporacyjne, o poczynania takież, a więc nie do końca jest to wynikające określenie ze znajomości rzeczy. Podpisaliśmy więc, zgodziliśmy się na akceptację akta dlatego, że dawały one szansę na wzmocnienie ochrony, tak w skali międzynarodowej, szczególnie w skali międzynarodowej, ale również w niektórych aspektach prawno-cywilnych w naszym kraju. Prawno-międzynarodowych dlaczego? Dlatego choćby, że nie we wszystkich krajach pozycja organizacji zbiorowego zarządzania, nie tylko w moim przekonaniu niezbędna, żeby faktycznie wykonywać ochronę prawno-autorską, mogła być zbyt słaba. A więc dostosowanie standardów proponowanych przez akta w krajach sygnatariuszach stwarzało większe możliwości skutecznego realizowania to, co jest do realizowania. To, co pan doktor Podrecki był łaskaw powiedzieć, nie ma miejsca na piractwo. A my mówimy wyłącznie, proszę Państwa, o piractwie. Nie mówimy o tych przejawach korzystania z prawa autorskiego, które nie ma znaczenia komercyjnego. Skupiamy się na tych, które to znaczenie komercyjne ma w swoim założeniu. Proszę Państwa, przekonany jestem, że dyskusja, która o to się przetacza, powinna mieć miejsce nadal, ale powinna ona się charakteryzować bardzo istotnymi założeniami. Te założenia powinny wskazywać na pewien poziom zrozumienia, a to istoty sprawy, a to znowu uczestnika rozmowy. Bez zrozumienia
czego oczekują pozostali uczestnicy, bez zrozumienia istoty i intencji funkcjonowania nas wszystkich, nasza rozmowa, pozbawiona więc wrażliwości w tym względzie, ma bardzo niewielkie szanse powodzenia, w sensie osiągnięcia jakiegoś kompromisu, jakiegoś porozumienia. Na koniec chciałbym Państwu powiedzieć tak jakby podsumowanie, że kultury nie tworzą pustelnicy. Kultura nie jest ani wytworem pustelnika, tylko osoby funkcjonującej w realnym, żywym społeczeństwie. W końcu nie jest ona konsumowana również przez tego, który jest oderwany od społecznych więzi. Ale Państwo oczywiście domyślają się, do czego zmierzam. Do tego mianowicie, że tak twórca bez internetu jako środka, bez internautów jako koniecznych nosicieli jego intencji, jego wspaniałego dorobku, nic nie znaczy. Jesteśmy sobie wzajemnie potrzebni i dowódźmy tego w codziennych naszych doświadczeniach. I tu na koniec jeszcze w jaki sposób. Otóż spodobała mi się propozycja pani Doroty Głowackiej, żeby zaistniał portal do konsultacji społecznych. Uważam, że głos, który jest głosem rozproszonym, powinien znaleźć miejsce do wyartykułowania w jednym, jednolitym kierunku. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze. Jak państwo widzą, i dłużej ta dyskusja trwa nie tylko na tym forum, ale tam w ogóle w kraju, tym te stanowiska ulegają chyba lekkiemu wyłagodzeniu i już tak dalece kontradyktoryjne, jak kilka tygodni temu, nie są. Marzenie każdego młodego internauty: wolne oprogramowanie. Są orędownicy takiego rozwiązania. Pan Michał Woźniak, wiceprezes zarządu Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania, przed państwem. Zapraszam. Dzień dobry Państwu. Witam magnificencję rektora, witam panią rzecznik, której już nie ma na sali niestety, ale... A przepraszam bardzo, dotarła informacja, że ma nas pani opuścić. Tym bardziej witam. Witam szanownych prelegentów, witam szanowną publikę, która mam nadzieję, że będzie zabierała głos tak, jak zabiera głos od paru tygodni, tak? W internecie, na ulicach, dwa tygodnie temu na kongresie, na improwizowanym kongresie wolnego internetu. Mówimy, krzyczymy, domagamy się konsultacji, domagamy się naszego głosu. Ten głos najwyraźniej został usłyszany. Na początek może odniosę się króciutko do tego głosu o tym, jak Microsoft, jak Windows są niedobre dla gospodarki. My zgadzamy się z tym absolutnie. Natomiast skoro już się pojawił temat gospodarki, ciekawą rzeczą było, że na tym spotkaniu 19 stycznia, na którym dowiedzieliśmy się, że akta ma zostać podpisana 26 stycznia, na pytanie wprost, zadaliśmy pytanie wprost, dlaczego akta jest taka ważna i taka dobra? Padła odpowiedź oczywiście, że jest dobra dla polskiej gospodarki, dla polskich podmiotów gospodarczych. Na co zadaliśmy naturalnie pytanie, dobrze, proszę wymienić przynajmniej jeden podmiot gospodarczy, który zdaniem państwa, to było skierowane do przedstawicieli Ministerstwa Kultury, których dzisiaj chyba nie ma, jaki podmiot, jeden przynajmniej państwa zdaniem, zyska na przyjęciu akta w Polsce? Zapadła kłopotliwa cisza. Myślę, że to daje wiele do myślenia. I druga rzecz, króciutko odniosę się do tego, że prawa autorskie kąsają wtedy, kiedy trzeba. Rzeczywiście w Polsce na szczęście wciąż tak jest. Natomiast zwracam uwagę na sytuację w Stanach Zjednoczonych, gdzie harcerki zostały pozwane przez amerykański odpowiednik ZAIKS-u o śpiewanie piosenek przy ogniskach, tak, i o tantiemy za to. No to też daje do myślenia. Nie chcę tutaj absolutnie oczywiście mówić, przepraszam za ten odpowiednik ZAIKS-u, nie miałem tego jak inaczej nazwać. Polski ZAIKS na szczęście działa trochę inaczej i cieszę się, że tutaj padła deklaracja, że chodzi tylko o użycie komercyjne. I najważniejsza rzecz moim zdaniem to jest odczarowanie języka. Proszę Państwa, mamy sytuację, w której ten język w tej chwili jest kompletnie zaczarowany przez media, przez obie strony dyskusji. Tak? To znaczy następuje absolutna polaryzacja. Z jednej strony mamy mówienie o tym, że artyści nie mają środków do życia i to bardzo często jest prawda.
Z drugiej strony mamy krzyczenie, że w takim razie no, trzeba zaostrzyć środki, trzeba przedłużyć prawo autorskie, trzeba i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, zaostrzać, zaostrzać, zaostrzać. A z kolei wtedy pojawiają się użytkownicy, którzy mówią, że no dobra, no to w takim razie skoro cały czas zaastrza się to prawo autorskie, to ja to mam w nosie, to okej, to ja jestem piratem, tak? No to jest sytuacja polaryzacji, nie o to absolutnie chodzi i myślę, że nie możemy, musimy przestać mówić o piractwie, naprawdę, tak? To jest naruszenie praw na dobrach niematerialnych i używajmy tego terminu, termin piractwo został zastosowany celowo przez jedną ze stron tej dyskusji, a potem to się jakoś przyjęło. Nie używajmy słowa kradzież. Proszę Państwa, to nie jest kradzież. Tak? To prosty. Ja zacytuję pana Hildebranda. Czasami, gdy bardzo się nudzę, ściągam z sieci jakąś płytę Staszewskiego tylko po to, by ją skasować. Następnie ściągam ją jeszcze raz i jeszcze. Wszystko w nadziei, że uda mi się wygenerować na tyle duże koszty, by Kazik rzucił tworzenie muzyki w cholerę i zajął się czymś innym. To pokazuje, że to nie jest kradzież. Tak? To znaczy mówienie o tym, że ściągnięta piosenka to jest stracona sprzedaż, no w sposób oczywisty jest, mija się z prawdą. Tak? Nie nazywajmy tego kradzieżą, nazywajmy to naruszeniem praw na dobrach niematerialnych. To nie jest własność intelektualna. Tak? To znaczy własność to jest coś, co trzymam w ręce i co mi w tej chwili odlicza czas, żebym Państwa nie nudził za długo. Jak mi ktoś to zabierze, to pójdę oczywiście do sądu. Natomiast to właśnie można zabrać, tak? Własności intelektualnej nie można zabrać, można ją skopiować, można ją powielać bez zgody, tak? Jeżeli będziemy używać tego terminu własność intelektualna, to sami zamykamy się w tym dyskursie własności. To nie jest własność, to jest pewna umowa społeczna. To działa na początku. Prawo autorskie wzięło się z takiego prostego pomysłu. Chcemy, żeby autorzy tworzyli, żebyśmy my, jako jakieś tam społeczeństwo, tak czy inaczej definiowane, globalne czy lokalne, mniejsza z tym, żebyśmy mieli dostęp do nowych, fajnych, ciekawych, interesujących, etc. dzieł kultury. Tak? I to był czasowy monopol przydzielany autorowi na to, żeby stworzył wiersz, czy stworzył piosenkę, czy stworzył coś ciekawego. Okej, to niech ma szansę zarobić na tym przez jakiś czas, potem to trafia do domeny publicznej. Przez ten jakiś czas państwo zapewnia ochronę. Państwo dba o to, żeby ten autor mógł rzeczywiście na tym zarobić. Natomiast ten czas mija i potem ja, na przykład wychowany na myszce Miki, powinienem mieć prawo teraz tę myszkę Miki zacząć remiksować, tworzyć z tym komiksy, tworzyć z tym różne inne rzeczy, do czego prawa nie mam. Ponieważ prawo autorskie z tych początkowych 14 lat ochrony, 14 lat, zdaje się, z możliwością przedłużenia, jeżeli dobrze kojarzę, przez autora, na początku. Wydaje mi się, że, znaczy mówię o sytuacji w Stanach Zjednoczonych, zdaje się, no ale to może się mylę. Pamiętam, że to było 14 lat, wydaje mi się, że 14. Zostało przedłużone do sytuacji, w której prawo autorskie działa do 70 lat po śmierci autora. Prawo autorskie, które działa, znaczy ja też oglądałem filmy o zombie, ale znaczy, no nie, to nie działa, to nie w tę stronę, tak? To znaczy ja rozumiem, że autor musi móc zarabiać na tym, co stworzył, ale 70 lat po śmierci autora to już nie jest prawo autorskie, tak? Kolejna rzecz jest taka, że skoro chcemy jako społeczeństwo mieć dostęp do tych dzieł i chcemy, żeby autorzy tworzyli te dzieła, no to trzeba tych autorów trochę zmotywować, jeżeli damy im, przepraszam wszystkich autorów, tak? Ale jeżeli damy im możliwość korzystania, odcinania po prostu biletów od tego, co stworzyli 60 lat temu, no to nie stworzą, prawdopodobnie można tak założyć, nie stworzą nic nowego. Jeżeli jest ta sytuacja, że to mija po tak, nie wiem, 15 latach czy 20 latach, no to no niestety muszą stworzyć coś nowego. Przy czym to nie jest takie złe, jakby się mogło wydawać, bo z tego co wiem, były prowadzone badania, okazało się, że 90% dzieł, jeżeli cokolwiek zarabia, zarabia w ciągu 3-5 lat od momentu wytworzenia i opublikowania po raz pierwszy. Tak? Także 15 lat to jest naprawdę długi czas, żeby na tym zarobić. 70 lat po śmierci autora to już jest dławienie kultury, to już jest usuwanie mojej możliwości do korzystania z kultury, a skoro mówimy o kradzieży, tak? Skoro mówimy o kradzieży, niedawno, to było chyba w zeszłym roku, Unia Europejska postanowiła przedłużyć ochronę prawa autorskiego dla piosenek z 50 lat po śmierci autora do 70 lat po śmierci autora. Ja się czuję okradziony. Ja się czuję okradziony, bo pewne piosenki, które by w tym roku wchodziły do domeny publicznej i które ja mógłbym w tym roku zacząć na przykład remiksować, jeżeli bym remiksował, nie mogę tego robić, mimo że na początku ta umowa społeczna, o której
którą mamy gdzieś z tyłu głowy, mówiła, okej, dajemy im szansę zarabiania na tym, co stworzą, no ale za to ja potem mam dostęp do tej kultury. Ktoś mi ten dostęp odebrał. Czyli mogę powiedzieć, jeżeli korzystamy z tej nomenklatury, która tutaj się niepotrzebnie wytworzyła, mogę powiedzieć, że to mi ukradziono. Tak? Więc albo obie strony zaczynają używać tych ostrych terminów i mówiąc kolokwialnie idzie na noże, ale to do niczego nie prowadzi, albo spróbujmy znaleźć taki język i spróbujmy tak o tym mówić, żeby nie używać tych ostrych terminów, żeby nie rzucać w siebie cegłami, żeby nie krzyczeć z jednej strony piraci, a z drugiej strony, no nie wiem, co by tam można było wymyślić odpowiednio drastycznego. Przepraszam. No właśnie, jeszcze jedna rzecz, bo wiemy, że tam tych skrótów było trochę, tak? Była SOPA, było PIPA. Mam jeszcze minutę. Natomiast te skróty będą się pojawiać. W tej chwili pojawia się TPP, pojawia się IPRED2, pojawia się CSTA w Stanach Zjednoczonych. Zdaje się, że właśnie ktoś wrzucił coś takiego. I jeżeli nie będziemy czujni, no to oczywiście któryś taki skrót w końcu przejdzie. Więc starajmy się tego pilnować. I dlatego mówię o tym, że potrzebna jest jakaś dyskusja. I na koniec chciałem tylko pokazać prostą hipokryzję, jaką posługują się te wielkie koncerny w tej dyskusji. Z jednej strony na przykład traktują dzieła na nośnikach fizycznych, na przykład DVD, traktują w sposób a la elektroniczny, to znaczy udzielają mi licencji na to, co ja kupiłem i to jeszcze licencji takiej, że lecę do Stanów Zjednoczonych i nie mogę tego odtworzyć, bo to jest inna strefa. No to zaraz, to jest fizyczne czy to jest elektroniczne, bo no coś tu jest nie tak. Potem dławią jeszcze rynek tak zwanej drugiej ręki, czyli ja na przykład powiedzmy, że gry komputerowe nie mogę sprzedać, bo jest przywiązana w taki czy inny sposób do mojego klucza i tak dalej. Natomiast w przypadku dzieł cyfrowych rozpowszechnianych elektronicznie i to jest sprawa Warner Music Group i sprawa rozpowszechniania przez iTunesa, mówią nie, to jest normalna dystrybucja, tak jak płyty. Dlaczego mówią, że to jest dystrybucja tak jak płyty, a nie udzielanie licencji, którym rzeczywiście jest? Ponieważ mają umowę z artystą, która mówi, że jeżeli jest to normalna dystrybucja, to artysta dostaje mniej, no bo trzeba te płyty fizycznie wytworzyć. Więc tworzą sobie wirtualne płyty w iTunesach, bo jest im to wygodnie, ale na przykład fizyczne DVD traktują jak elektroniczne. Dziękuję pięknie. No nic dodać, nic ująć. 10 minut co do sekundy. Bardzo dziękuję za taką dyscyplinę. Na koniec, drodzy Państwo, głos ustawodawcy. Andrzej Gałarzewski, poseł na Sejm Rzeczpospolitej. Bardzo proszę, panie pośle. Dzień dobry Państwu. No, jestem jednym z tych, o których pan doktor Sapota stwierdził, że nie ma wystarczającego obraźliwego słowa, żeby go zdefiniować. A z kolei pani profesor Wentowska powiedziała, że jestem częścią obrazu przerażającego ludzi, którzy nie wiedzą, za czym głosują i za co im płacą. Więc chciałbym powiedzieć, że niekoniecznie tak jest. I zaraz powiem dlaczego. Ale na początku dwa słowa o ACTA. ACTA jest to umowa międzynarodowa, która niezależnie od tego, czy Unia Europejska ją podpisze, za zgodą Parlamentu Europejskiego oczywiście, czy nie, może wejść w życie, dlatego że spośród wszystkich układających się stron, sześć stron tej umowy, jeżeli ją podpisze, to ona i tak wejdzie w życie. Mogą to podpisać wszyscy spoza Unii Europejskiej. I ona jest otwarta dla wszystkich państw WTO, czyli w przyszłości, jeżeli konkretne państwa dojdą do wniosku, że będą mogły się do niej dołączyć, to się do niej dołączą. Jeżeli odpowiednie wyjaśnienia lub korekty tej umowy będą zrobione lub jeżeli te państwa dojdą do wniosku, że to jest dla nich korzystne. I to jest krótkie wyjaśnienie na ten temat. Nie jest tak, że umowa była, no powiedziałbym, w konspiracji dyskutowana. Na początku owszem tak, ale co najmniej od 2009 roku, o czym zresztą mówili przedmówcy, zarówno pani Głowacka, jak i pani profesor Grabowska, umowa była dyskutowana zarówno w Parlamencie Europejskim, jak i była konsultowana pomiędzy rządem a
organizacjami społecznymi, więc to nie można mówić tutaj o konspiracji. Problem jest, jakie wnioski z tego wyciągnięto. Parlament Europejski w 2010 roku poparł tę umowę. W związku z tym nie dostrzeżono w Parlamencie Europejskim obaw, jakie były wysyłane na pewno z różnych krajów, w tym być może sygnały były późniejsze, a opinia parlamentu była wcześniejsza. Ponownie pod dyskusję zostanie umowa przedstawiona zarówno w Parlamencie Europejskim, w zupełnie innej sytuacji, w tej chwili już emocjonalnej i politycznej, a także w poszczególnych państwach członkowskich. U nas, żeby ona weszła w życie, musi być ratyfikowana prawdopodobnie zwykłą większością głosów w parlamencie, znaczy w parlamencie, czyli przez Sejm i Senat. W związku z tym to od woli politycznej już zależy w tej chwili Sejmu i Senatu, czy ta umowa będzie ratyfikowana. Jeżeli nie będzie ratyfikowana, Polska automatycznie nie będzie członkiem, znaczy nie będzie wchodziła w, nie podpisze tego jako kraj. Natomiast jako Unia Europejska jest jakby inny problem tutaj. Cóż można powiedzieć? My, podejmując decyzję polityczną, nie jesteśmy sami. To nie jest tak, że jest pewna grupa ignorantów, którym się śpieszy do domu i która wszystko robi, tak powiedziałbym, na chybcika. Ja jestem wiceprzewodniczącym Komisji do Spraw Unii Europejskiej i ta umowa była, nie umowa, to de facto decyzja Komisji Europejskiej była opiniowana przez naszą komisję w sierpniu 2011 roku. Nie wzbudziła żadnych negatywnych ocen, ale przecież to nie my jakby sami zgłębiamy treść umowy. Zwracamy się na ogół do ekspertów o opinię. Eksperci niezależni sejmowi opinię wydali pozytywną. Rząd wydał opinię pozytywną. Żadnych sygnałów z instytucji europejskich negatywnych nie było. W związku z tym nie było, powiedziałbym, wystarczających przesłanek, żeby się nad tym głębiej pochylić. Ale z tej wcześniejszego panelu wyciągnąłem jeden wniosek, mianowicie to, co powiedziała pani Głowacka. Szwankuje problem konsultacji społecznych i tego elementu jakby budowania zaufania pomiędzy politykami, ekspertami i obywatelami. To jest chyba główny wniosek z tego całego zamieszania, jaki wokół tej umowy mamy. Szwankuje dlatego, że albo konsultacje są pobieżne, jak pani Głowacka powiedziała, nie wiadomo, co się z tymi uwagami później dzieje, prawda? Ktoś zgłasza uwagę i uwagi, właściwie powinno tak być, że nie zgadzamy się po konsultacjach dodatkowych wewnętrznych. Uważamy, że mamy inne poglądy i to ja rozumiem taką odpowiedź. Brak odpowiedzi jest najgorszą rzeczą, która w konsultacjach może być. Natomiast konsultacje nie dotyczą tylko i wyłącznie linii rząd-obywatele. Pomiędzy rządem i obywatelami jest jeszcze parlament. Wydaje mi się, że coś, co jest upowszechnione w Parlamencie Europejskim, tak zwany hearing, czyli wysłuchanie obywatelskie, powinno być bardziej rozpowszechnione w polskim parlamencie. Oczywiście u nas są też wysłuchania, ale niezwykle rzadko. Na komisjach europejskich, do spraw Unii Europejskiej, z reguły nie ma gości zewnętrznych. Jakby hermetyzujemy się. To jest sygnał, że nie jest to dobra praktyka. Wydaje mi się, że warto przedyskutować problem, powiedziałbym, powrotu do takiej demokracji, powiedziałbym, tej takiej greckiej, czyli jakby rozmowy, a nie jedynie skupienia się na wewnętrznych przepychankach i podejmowaniu czasami bardzo dyskusji na wyniku, znaczy decyzji w wyniku emocjonalnych, politycznych dyskusji. No i to, powiedziałbym, dla mnie jest głównym wnioskiem, że niezależnie od tego, jakie
losy będą dotyczyły tej umowy. Ona prawdopodobnie już rzeczywiście w Polsce jest martwa, bo zbyt dużo jest wątpliwości, żeby parlamenty, Sejm i Senat się zgodził na akceptację, na ratyfikację tej umowy. W związku z tym można powiedzieć, że jeśli chodzi o umowę, w tym kształcie ona jest, no powiedziałbym, już passé. Natomiast problem jest. Problem jest i powiedziałbym tak, że wielu z nas tutaj na sali są twórcami. Ja sam też. Zamieszczamy, ja mam same dylematy. Zamieszczam na przykład swoje zdjęcia na stronie internetowej z pełną świadomością, że ktoś może je ściągnąć i potem sobie, powiedziałbym, wydrukować u siebie. I więc problem jest, w którym momencie twórca ryzykuje. Czy w momencie, kiedy przekazuje to instytucji, która rozpowszechnia jego dzieło, w momencie, kiedy sam na własną odpowiedzialność daje do rozpowszechniania. I dlaczego, dlaczego to nazywamy ryzykiem? Wszyscy jesteśmy internautami, ja co prawda jestem z pokolenia analogowego, ale zapewniam Państwa, że jestem internautą i powiedziałbym, dylematy, które tutaj są przedstawiane, nie są dylematami internauci rząd, tylko są dylematami wewnętrznymi. Musimy rozwiązywać problemy, które po prostu są kreowane przez rozwój społeczny. Jeżeli te problemy będziemy rozwiązywać w spokoju, poprzez między innymi takie spotkania jak teraz, ono mi bardzo dużo mi dało to spotkanie, to będzie bardzo dobrze. Mniej się, że tak powiem, emocjonujmy, bardziej skupmy się na rozwiązywaniu trudnych problemów. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie pośle. To jest ta chwila, kiedy głos państwu oddajemy, a widzę, że nie będzie kłopotu z pytaniami. Mikrofon zaraz będzie krążył po sali. Jeżeli to będzie krótka korekta, to bardzo proszę. Będą państwo łaskawi jeszcze chwilę zaczekać. A mikrofony są na miejscach, więc może pan sobie poradzi. O właśnie. Ja tylko chciałbym tutaj sprostować, bo padło twierdzenie, że były prowadzone konsultacje i od 2009 umowa była dostępna. To nie wiem gdzie, dlatego że ja tutaj mam takie kalendarium, ja służę takim kalendarium, jeżeli pan nie ma. Była dostępna na stronie Ministerstwa Kultury, to na pewno tak, sam ją tam widziałem. To ja może tak trochę podam takich informacji, że nie było w ogóle głosu społeczeństwa. 3 listopada 2009 roku Electronic Frontier Foundation, jedna z największych fundacji w Europie, związana z prawami uczestników, obywateli, publikuje artykuł o zagrożeniach, jakie niesie ACTA. No jeżeli to nie jest informacja dla komisji, że należy się czemuś poważniej przyjrzeć, no to jest duży problem. 2009 ISOC Polska otrzymuje odmowę udzielenia informacji. W tym samym roku Fundacja Nowoczesna Polska uzyskuje odmowę udzielenia informacji. Sekretariat Generalny Rady Unii Europy odmawia udzielenia informacji w 2009 roku. W 2010 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego odmawia ISOC udzielenia informacji w sprawie umowy ACTA. Więc ja może tylko zaproponuję tyle, żeby faktycznie nie wchodzić w jakąś kłótnię. Może trzeba rozszerzyć po prostu zespół ekspertów, których się pyta o zdanie, bo ten widać, że się skompromitował, skoro premier musi teraz się wycofywać o krakiem. Dobrze, panowie, pewnie pan poseł będzie chciał do tego tematu się odnieść, ale zaprosiliśmy tutaj gości, więc im chcemy oddać głos. Bardzo proszę, panowie się pierwsi zgłaszali. Może wyżej ręka, to pani wtedy zauważy. Tutaj dwaj dżentelmeni siedzą, czwarty rząd od dołu. Dostrzeże ich pani z pewnością. Czekamy na pytania, licząc na to, że państwo być może wskażą osobę, która ma na nie odpowiedzieć. Jeśli nie, no to myślę, że nasi prelegenci sami to odcyfrują. Dzień dobry wszystkim. Nazywam się Maciej Smykowski, zwany Psychem. Koordynowałem tutaj troszkę te protesty, które się działy w Katowicach. Bardzo dziękuję tutaj za zorganizowanie tej debaty, ale z tego, co widzę, to gdyby tych protestów ulicznych nie było, tej debaty również by nie było. Dlatego Uniwersytet Śląski, jeżeli chciałby być takim miejscem, gdzie sprawy społeczne są rozstrzygane, to najlepiej jakby to było przed wybuchem społecznych niepokojów, tylko na przykład już teraz rozmawiać o innych tematach, a nie czekać, aż wyjdą na ulicę. Ale bardzo się cieszę, że tu możemy się spotkać i troszeczkę o tym porozmawiać.
Pan Migalski nie wiedział, jak głosował, z tego co pamiętam. Pani Łętkowska, była rzeczniczka praw obywatelskich, powiedziała, że Polską rządzą partacze. To jest bardzo ładne słowo polskie, ponieważ partacze to byli tacy ludzie, którzy nie pracowali w cechu, czyli zwalczali troszeczkę monopol, próbując na własną rękę coś zdziałać. I to było takie pierwsze, może nie pierwsze, ale takie piractwo średniowieczne. I myślę, że troszeczkę brońmy takiego piractwa, ponieważ właśnie wtedy zwalczamy monopole. Było tutaj wymienianych kilka właśnie przykładów tego, co akta może zmieniać, ale nie było wspomniane chyba o tym, że biblioteki mogą być płatne. Co wie pan, wybaczy pan, nie próbuję odbierać głosu, tylko na pytania czekamy. Pytania, ja bardzo chciałbym, proszę. Ale też chciałbym troszkę opowiedzieć o tym, co tutaj jest omawiane, ponieważ właśnie nie było wspomniane o tym, że mamy polopirynę, czyli te leki, o tym, że bez akta w tej chwili nie bylibyśmy jedwabiu, o tym, że tutaj robienie zdjęć tym pracom, nie wiadomo, czy nie moglibyśmy zablokować strony Uniwersytetu Śląskiego, jeżeli zostałyby opublikowane, ani Wikipedii i każdego innego serwisu, który nie wszystkie zdjęcia wie, do czego dążą. Tu jeszcze mam sprawę do pana profesora Kowalskiego, ponieważ ja nie jestem prawnikiem. Ja się doszkalam w trakcie tej całej sprawy, ale z tego, co mówi pani profesor Grabowska, no wynika, że niektóre rzeczy jednak są nowe i wprowadzanie tych przepisów przez akta jednak jest wzmocnieniem jakby ochrony, czy tam prewencyjnej ochrony, czy prewencyjnego zamykania niektórych firm, czy publikacji. I czegoś takiego wcześniej no raczej nie stosujemy. Było domniemanie niewinności do tej pory. Tu jeszcze też wspomnę, bo było powiedziane, że $6 jest opłaty za maskę Gaja Hawkinsa, czy ten nie pamiętam nazwiska tego Hawkinsa. Wiemy, o jaką maskę chodzi. Dokładnie. Niestety tacy źli ludzie potrafią wydrukować za pomocą szablonu i nie opłacić tych opłat. Wobec tego to nie jest tak, że każdy zapłacił $6 wytwórni tylko dlatego, że chciał uczestniczyć w proteście. Co do ścigania tylko komercyjnych jakby rozwiązań. Znam dziewczynę, która za udostępnienie plików w Jaworznie ma do zapłacenia karę 18 000 zł. Jest 18-latką, jedynym jej majątkiem to jest laptop. No nie jest jakimś bogaczem. Co do emerytur, no ja się cieszę, że twórcy będą mieli fajne emerytury, zwłaszcza ci starsi, którzy wytworzyli dawno temu jakieś dzieła i teraz podbierają tylko tantiemy. Ale z tego, co słyszałem, mamy 15 000 autorów reprezentowanych przez ZAIX. No a na przykład ja jestem również autorem, ale no, nie zapisałem się do ZAIX-u i nie zamierzam. Wobec tego moje prawa autorskie nie są reprezentowane. Tak dobrze, samo jak zobaczy pan, kilka ale oczekujemy na pytania, osób. Bo ten czas nam się kończy dramatycznie. W tej Dobrze, ja mam tylko takie prośbę, nie pytanie. Ja bym chciał, żeby właśnie te konsultacje społeczne były wykonywane jak najbardziej rzetelnie, jak najczęściej i w tej chwili będziemy zbierać dalej podpisy pod referendum, ponieważ nie ufamy niektórym politykom, którzy deklarują swoje sprawy. I jedyne pytanie, jakie mogę mieć do pana Andrzeja Gałażewskiego, jak zagłosuje, jeżeli będzie podpisywana ratyfikacja akty w Sejmie, bo to jest takie konkretne. Dobrze, więc kropka. W tym miejscu pan poseł Gałażewski odpowie, mam nadzieję krótko, jak pan zagłosuje? Jeśli chodzi o... Znaczy, wydaje mi się, że cały klub będzie głosował i chyba wszyscy za, przeciwko. Nie jesteśmy samobójcami. Natomiast będę jednocześnie głosował przeciwko referendum, także żeby było wiadomo. Dobrze, tak, kropka. Dziękuję. Drodzy Państwo, spróbujemy zebrać pytania w jedną całość, żeby nam szybciej poszło. Tam widzimy głos nieco odległy, pan obok również. Każdy znajdzie chwilę na to, aby pytanie zadać. Bardzo proszę. Tylko apeluję o syntezę treści, bo i nasi prelegenci Państwo... Będzie krótko. Bardzo proszę. Artykuł 41 tej ustawy, akta, w moim rozumieniu mówi o tym, że Polska w każdej chwili może odstąpić od tej umowy. Nie jestem w stanie zacytować tego. Tutaj pan Partyka ma umowę, można zacytować. Proszę profesorów prawa o interpretację, a pana posła, do pana posła mam pytanie, czy jeżeli to jest prawda, to w czym jest problem?
Dobrze, pan miał pytanie. Myślę, że bez mikrofonu sobie poradzimy. Ta akustyka jest znakomita. Dam pan radę bez mikrofonu? Bardzo proszę. Kolega Woźniak, przedstawianie sprawy w ten sposób jest wysoce szkodliwe. Nie mówimy tutaj o formie własności. Prawa majątkowe, autorskie nie są formą własności i są formą monopolu na wytwarzanie pewnego stanu rzeczy. Własność jest prawem do dóbr rzadkich. Jeśli mamy jednego pączka, to może go zjeść tylko jedna osoba naraz. Dwie osoby nie mogą go zjeść, więc musimy wyznaczyć, kto ma prawo do tego pączka. Natomiast piosenka nie jest w ogóle jakąś rzeczą, która gdziekolwiek istnieje, jest tylko taki hipotetyczny twór, istnieją naprawdę tylko jej wykonania konkretne, więc nie można posiadać czegoś, czego nie ma. I nie jest dobrem rzadkim, bo piosenki wystarczy dla wszystkich w dowolnych ilościach. Więc nie jest to żadna forma własności, wręcz przeciwnie, jest to prawo konkurencyjne wobec własności, bo jeśli ja jestem posiadaczem mojego twardego dysku, to jest rzecz fizyczna, a ktoś inny rości sobie prawo do fragmentu tego dysku, na którym zapisana jest tam określona kolejność bajtów, które pozwalają odtwarzać piosenkę, to się pytam, kto jest złodziejem. To ktoś ma pretensje do mojej własności, a nie ja do jego. Ja jemu nic nie zabrałem, to on mi próbuje zabierać, więc ta perspektywa jest skrajnie szkodliwa, gdyż nie jest to żadna forma własności, ani dosłownie, ani przez analogię. Jedyne co to, jedyną analogią tutaj własności może być prawo do autorstwa, do uznania autorstwa, no bo autorstwo jest, no powiedzmy, już nie kłócąc się, jest prawem wyłącznym. Tak? Dobrze, doktryna prawa za chwilę te wątpliwości postara się rozwiązać, jak rozumiem. Bardzo proszę, państwo. Teraz ja, dobra. Bez tego powiem. W kontekście tego, że jeżeli mówimy o tym, że historycznie jak tworzyło się prawo i własności, jest coś takiego, jak tutaj też już było wspomniane, biblioteki. W momencie, kiedy własność intelektualna, czy tudzież już nie własność, bo tutaj to też to stwierdzenie zostało podważone, jest dostępna publicznie dla każdego. Mogę iść do biblioteki jako obywatel polski, mieszkaniec tego, mogę się zalogować tam i mam dostęp do każdego dzieła, które zostało stworzone. Dlaczego ogranicza się dostęp na przykład do muzyki? Muzyka już nie jest takim dobrem kultury, jakim jest książka. Zapytamy o to w pańskim imieniu. Bardzo proszę. Dobrze. Ja chciałem powiedzieć dużo, niestety będę musiał powiedzieć mało, bo szkoda, że ta debata będzie tylko na zadawaniu pytań, a nie wyrażeniu też również własnej opinii społeczeństwa. Ja mam pewne rozwiązanie na temat akta i chciałbym się zapytać o opinię. Czy nie mogłoby być tak, aby akta przeszło cały proces legislacyjny, a przy ratyfikacji prezydenta po prostu oddać do opinii Trybunału Konstytucyjnego? Ponieważ ponoć jest wiele wątpliwości, czy ten akt międzynarodowy jest w ogóle zgodny z konstytucją naszą. Bardzo dziękuję. Ktoś z państwa jeszcze? Przemysław Grządka, Zakład Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego. Ja chciałem poruszyć taką sprawę i zapytać państwa. Wielokrotnie słyszymy, czytamy w różnych mediach rankingi, zestawienia na temat wielkich strat, jakie są generowane przez tak zwane piractwo, to znaczy użytkowanie, wymianę plików bez ponoszenia opłat przez osoby to robiące. To myślę jedna z tych definicji tego piractwa najbardziej popularnych. Chciałem zapytać o to, czy istnieje jakaś jednolita metodologia prowadzenia takich statystyk. To przede wszystkim pytanie chyba do pana dyrektora Nowosadzkiego, a również no, jak to jest oceniane z prostej przyczyny. Z jednej strony mamy sprawozdania mówiące o wielomiliardowych kosztach, liczone z tego, co ja się orientuję, często według takiej zasady, że jeden ściągnięty plik to jest jedna niekupiona płyta. W związku z czym bardzo prosty przelicznik, z którym myślę jest dyskusyjny, a z drugiej strony są dane mówiące o tym, że ściąganie plików przez ludzi napędza trochę biznes, ponieważ osoby, które słuchają muzyki, oglądają filmy i tak dalej, zaczynają wchodzić w kulturę, używać jej i potem w momencie, w którym je na to stać, zaczynają również za nią płacić, za te treści, które są dla nich najatrakcyjniejsze. Dlatego chciałem zapytać, jak właśnie wygląda to liczenie tego i czy są jakieś profesjonalnie robione badania na temat realnego wpływu tak zwanego piractwa na właśnie biznes i jakby tutaj rynek artystyczny. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę. Pan chciał zapytać, potem wyżej przejdziemy. E,
Mieczysław Chorąży, ja jestem z wykształcenia lekarza. Włączone z pewnością. Jestem z wykształcenia lekarzem, emerytowanym profesorem. Panie redaktorze, przykro, że pan mówi, że tylko pytania, a może malutka uwaga. Ja tutaj dowiedziałem się, że w tym dokumencie jest również mowa o biologii, o pewnych własnościach z obszaru biologii. Obawiam się, że tam są dramatyczne nonsensy, bo wiem, że niektóre korporacje zagraniczne roszczą sobie pretensje do naszego DNA. Wiem, że jedna z korporacji, czy naszego materiału genetycznego, czeka w kolejce na to jest informacja sprzed paru lat, na opatentowanie 27 tysięcy kawałków mego czy kogoś innego DNA. Tak samo może ameby DNA, może DNA konia, no niech będzie, ale ludzi już bym miał zastrzeżenie. A drugie zastrzeżenie, bardzo bym prosił wszystkich legislatorów, pana posła, o zwrócenie uwagi, tam na pewno też jest zakamuflowana sprawa organizmów modyfikowanych genetycznie i tu wchodzimy w niezwykle istotną rzecz, bo wiem, że jest to mogą być procedury idące w kierunku zawładnięcia polityką żywnościową świata. Bardzo proszę o zwrócenie na to uwagi. W rękach korporacji jednej jest narzędzie z zakresu inżynierii genetycznej, które, jeśli zostanie wprowadzone, oznacza absolutny monopol na produkcję żywności roślinnej. Dziękuję bardzo. To pozwólmy się do tych uwag odnieść naszym... Bardzo proszę, krótko, panie pośle. Można? Bardzo proszę. Ja tylko krótka uwaga w związku z zwróceniem się wzrokiem pana profesora do mnie jako do legislatora. Sejm i Senat w tym przypadku ma niewielką rolę do odgrywania, dlatego że całą procedura legislacyjna to jest procedura europejska. My natomiast ratyfikujemy tę umowę międzynarodową lub nie. To jest krótkie wyjaśnienie. Cała, powiedzmy, praca intelektualna, legislacyjna odbywa się na poziomie Unii Europejskiej. Dziękuję, panie pośle. Było pytanie o chyba artykuł 41, który daje nam możliwość wycofania się z tej umowy. Pani profesor. Jeśli można, ja odpowiem na wątpliwości, czy można się wycofać. Ten artykuł dotyczy państw, które już są stronami akta. Te, które przeszły proces podpisania, ratyfikowania. Będąc stroną, można skorzystać z artykułu 41, wycofać się. To wycofanie zadziała dopiero pół roku po złożeniu takiego oświadczenia. Natomiast my nie jesteśmy stroną, nie musimy przechodzić tej procedury, na szczęście, bo ostatecznie nie związaliśmy się tą umową. Jeżeli pan redaktor pozwoli, to ja jeszcze chciałam na pytanie o Trybunał Konstytucyjny, gdzie padło właśnie pytanie, dlaczego tego tekstu, tak zrozumiałam, nie przesłano jeszcze do Trybunału Konstytucyjnego pod kątem zgodności z polską konstytucją. To samo można uczynić na każdym etapie. Nie trzeba czekać do procedury podpisania czy procedury ratyfikacyjnej. Można to było zrobić dużo wcześniej, podobnie jak w ramach Unii Europejskiej i organy Unii i państwa członkowskie mogły się zwrócić do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniem, czy ta umowa nie narusza przypadkiem Karty Praw Podstawowych. Do Trybunału Sprawiedliwości może się także zwrócić każde państwo członkowskie i zadać to samo pytanie. Do tej pory z tego nie skorzystano i to pozostało w milczeniu. I pytanie dotyczące piractwa. Ja chcę może tylko dodać, że nie ma definicji piractwa w akta. Artykuł 5, jeśli dobrze pamiętam, zawiera w ogóle taki słowniczek, tak, definicję daje i w tym definicyjnym artykule 5 jest tylko zdefiniowane pojęcie pirackich towarów chronionych prawem autorskim. Natomiast co to jest piractwo, nie wiem, bo tej definicji nie ma i to jest właśnie też jeden z tych niejasnych mankamentów.
I jeżeli jeszcze kwestia GMO, DNA i tak dalej, to panie profesorze, bardzo dziękujemy za wyraźne podkreślenie i że słyszymy to z pana ust, właśnie wskazanie na głównie genetycznie modyfikowane organizmy, bo są już podejmowane próby opatentowania niektórych elementów i to może wywołać tego typu skutki. Dlatego ACTA to jest właśnie i GMO, i części zamienne do samochodów, do drukarek. Proszę państwa, tusze, zamienniki do drukarek, to jest również, jeżeli weszlibyśmy w ten dokument, to nam to zniknie, bo to nie będą, zamienniki nie są wtedy, mogą być na granicach zajmowane, kwestionowane i tak dalej. Mówiliśmy o lekach, gdzie cały trzeci świat nie będzie mógł z generyków korzystać wytwarzanych w Indiach i sprzedawanych po niższych cenach, dlatego że to będzie niezgodne z ACTA. Dlatego, no tak jak mówimy, ta umowa, wiemy, że ona padnie w Parlamencie Europejskim. Ja byłam świadkiem, jak padała podobna umowa, w której Stany Zjednoczone zażądały od Unii Europejskiej ujawniania danych osobowych pasażerów podróżujących w ruchu transgranicznym, transatlantyckim. Zażądano tam tak szczegółowych danych, gdzie w grę wchodziły nawet upodobania kulinarne, jakie posiłki na pokładzie samolotu zamawia pasażer. Tłumaczono, że względy antyterrorystyczne wymagają, żeby identyfikować pasażera również przez jedzenie. Myśmy na poziomie Parlamentu Europejskiego temu się sprzeciwili. Tę umowę przegłosowaliśmy negatywnie i stało się to, co się stać musiało. Stany Zjednoczone w tym przypadku dostały kosza, zaczęły się porządne negocjacje, gdzie Unia Europejska powiedziała, dostarczymy dane osobowe pod warunkiem, że pokażecie sposób ochrony tych danych u was na miejscu. Więc można do wszystkiego dojść i próbować ustalić zasady racjonalne, a nie dyktowane przez grono czy grupę interesów jednej ze stron. Bardzo dziękuję pani profesor. Tu się pojawiło pytanie o sformułowanie własności jako właściwego albo nie klucza do definiowania tych zagadnień. Panie doktorze, pan chciał dziękuję na to bardzo. Pytanie odpowiedzieć. Proszę państwa, tutaj rzeczywiście jakby pojawia się taka antynomia własność i prawa na dobrach niematerialnych, bo dobra niematerialne. Proszę państwa, tutaj nie ma antynomii. Jesteśmy jakby uczestnikami, korzystamy z pewnego systemu normatywnego i pojęcie własności do rzeczy, do nieruchomości czy ruchomości, do budynku czy do samochodu jest tak samo umowne jak pojęcie własności do patentu, do znaku towarowego czy do utworu w prawie autorskim. To są, proszę państwa, przepisy prawa, które określają pewne uprawnienia, że mam tą rzecz i mogę ją chronić określonymi środkami, tak aby nikt inny nie mógł z niej korzystać. I teraz, proszę państwa, to rzeczy dzielimy, jak wskazałem, nieruchomości, to jest czytelne, bo ta rzecz jest niepodzielna. Możemy ją posiadać, możemy jej dotknąć, mówiąc bardzo tak już przenośnie. Natomiast dobra niematerialne mają tą właśnie postać, którą musimy przybliżyć poprzez na przykład ustalenie, że utwór, czyli na przykład mój utwór polegający na napisaniu książki, czyli tekst książki jest następnie dopiero dostrzegany przez jego egzemplarz. Czyli książka, która zawiera ten utwór, jest egzemplarzem, jest rzeczą. Natomiast utwór to jest ten zapis, który został stworzony. Ja to, proszę państwa, przyznajemy każdemu twórcy prawo do jego utworu. On może decydować, albo ten utwór opublikuje w formie egzemplarzowej, tradycyjnej, albo opublikuje w formie cyfrowej i taka książka będzie dostępna wtedy w bibliotece cyfrowej. I teraz jest, proszę państwa, kolejny jakby paradygmat. Albo autor będzie miał wybór i tą książkę opublikuje w formie cyfrowej nieodpłatnie i każdy będzie z niej wtedy korzystać, albo jako autor będzie korzystał z swojego monopolu i tą książkę będzie chciał publikować także w formie cyfrowej, ale nieodpłatnie. I proszę zobaczyć, wówczas sposób korzystania z tego utworu jest podobny, ponieważ temu, który to utwór stworzył, zależy na tym, aby uzyskiwać jakieś wynagrodzenie, ale to jest tylko jego prawo, nie obowiązek. On może wybrać. Proszę państwa, tak jest z każdym dobrem niematerialnym. Osoba, która wytwarza na przykład pewne dobra, musi liczyć z tym, że one się muszą mieścić w tym systemie normatywnym. Jak ktoś chce mieć swój wynalazek opatentowany, to musi zgłosić się do odpowiedniego urzędu, zarejestrować go i uzyskać tą ochronę. Natomiast ta sama osoba może z tego systemu nie skorzystać. Ma wynalazek, może utrzymać go w tajemnicy i jak długo będzie prowadził pewne prace wdrożeniowe nad tym wynalazkiem, tak może z niego korzystać. I tutaj nie ma też obowiązku uzyskania tych praw ochrony własności przemysłowej. Jak ktoś ma znak towarowy, powiedzmy dzisiaj o imię Oskar, tutaj nie będę wchodził w szczegóły,
to jeżeli to słowo będzie funkcjonowało jako słowo imię, nikt nie będzie sobie rościł prawa do ochrony tego imienia jako znaku towarowego. Ale jak ktoś na przykład zarejestruje kolor, na przykład fioletowy kolor dla czekolady, wszyscy chyba wiemy, o który chodzi, a następnie ten kolor uzyska wtórną zdolność odróżniającą i zacznie generować jakieś zyski, to na tej podstawie określony urząd rejestruje ten kolor i zakazuje innym producentom słodyczy, żeby nie korzystali z tego koloru. A kolorów jest bardzo dużo i mogą wybrać inny. Proszę Państwa, to są pewne elementy ekonomiczne, z którymi my się zderzamy w świecie cyfrowym, nadając im zupełnie inną treść. Bo na przykład w świecie cyfrowym wszystkie dobra mają postać niematerialną. Jeżeli korzystamy na przykład ze strony internetowej i domeny internetowej na przykład oznaczone odpowiednim słowem, to sami Państwo widzą, że mogą w ten sposób natrafić na dobra, które są oznaczone znakiem towarowym, bądź nie. W związku z czym, proszę Państwa, ten paradygmat własność na rzeczy i własność w dobrach niematerialnych nie jest przeciwstawny. To jest tylko kwestia próby zrozumienia, że jeżeli podejdziemy do tych zagadnień od strony uprawnień, jakie możemy mieć, ale nie musimy, to uzyskujemy pewną sferę wyłączności, z której możemy korzystać. Pan profesor Kowalski. Tylko uzupełniająco, żebyśmy nie zabrnęli za daleko w niepotrzebną dyskusję. Proszę Państwa, określenie po polsku własność intelektualna bierze się stąd, że zostało przetłumaczone określenie angielskie, gdzie słowo intellectual property, a property po angielsku znaczy co innego niż własność po polsku. Tam jest ownership, to jest title, to jest własność jako prawo własności, a property to jest przedmiot prawa własności, czyli to, co my mamy, chronimy i mamy do tego jakieś prawa. W związku z czym proszę sobie przypomnieć staropolskie określenie oto moje włości. I w tym sensie to jest właśnie, a nie, więc nie, mówiąc własność intelektualna, nie musimy łączyć tego z pojęciem prawa własności, bo to chodzi o inne w ogóle określenie. Ono jest tylko dlatego po polsku własność, bo my nie mamy dwóch słów na własność i przedmiot prawa własności, jak mają Anglicy i nic więcej. Pan Michał Woźniak, jak rozumiem w tym samym wątku? Tak, króciutko. Skoro to są tak dwie różne rzeczy i skoro to określenie tego jako własność przychodzi, no zgadzam się z tłumaczenia takiego, a nie innego, to może czas po prostu odejść od określenia tego jako własność. Ja się absolutnie zgadzam na to, żeby używać na przykład włości czy cokolwiek możemy innego. Możemy mówić i to jest powszechnie tylko przyjmowane. Ja postuluję, żeby nie używać tego słowa własność, ponieważ ono wprowadza niezrozumienie i za Państwa, absolutnie zgadzam się. O prawach ochronnych, o prawach wyłącznych, inaczej mówiąc o prawach podmiotowych, do na przykład utworu, do na przykład wzoru przemysłowego. Drodzy Państwo, tylko nie chcę polemiki między Państwem wysługiwać w tej chwili, choć skąd to interesująca, to naszym gościom chcemy oddać głos. Gdybyście Państwo mieli wątpliwości, to oczywiście krótkie stanowisko jest dopuszczalne. Ja tylko proponuję Państwa nakłonić do tego, bo nie były to wykłady i całe sążniste elaboraty, tylko wystąpienie, które opisze Państwa stanowisko w pewnych kwestiach. Bardzo króciutko. Tak, obiecuję bardzo króciutko. Pan był uprzejmy zadać pytanie o to, czy ZAIX prowadzi statystykę, jak dobrze zrozumiałem, naruszeń polegających na tym, że są udostępniane jakieś przedmioty praw autorskich i z tego tytułu, czy my wiemy, jakie straty ponoszą, nie powiem kto. Otóż w intencji pana pytania oczywiście wszyscy wiemy jest to, jak są obliczane zyski korporacji amerykańskich. My w Polsce ZAIX działa wyłącznie na gruncie prawa polskiego, nie umowy ACTA i nie amerykańskich. My liczymy straty i jest to sprawa bardzo prosta i czytelna, transparentna. Według stawek opłat autorskich, które są na naszych stronach opublikowane i potrafimy określić, jakie straty ponoszą twórcy w zależności od pola eksploatacji, na którym funkcjonuje użytkownik. Dziękuję. Dziękuję. Mamy jeszcze tutaj dwa stanowiska. Proszę bardzo. Antoni Winiarski. Proszę Państwa, w uzasadnieniu wniosku o udzielenie zgody na podpisanie umowy handlowej i tak dalej, to jest w internecie ten dokument. Krótki fragment. Dlaczego? Ponieważ nie zgadzam się z tym, co powiedział pan poseł Głażewski o konsultacjach. Negocjacje zostały zakończone w listopadzie 2010 roku, a rezultat końcowy spotkał się z pozytywną oceną zarówno europejskich właścicieli praw własności intelektualnej, jak i Parlamentu Europejskiego. W rezolucji z dnia 24 listopada 2010 roku Parlament wyraził pogląd, no i tak dalej, pozytywnie. Negocjacje zakończone w listopadzie, 24 listopada już decyzja Parlamentu, a gdzie czas na konsultacje społeczne?
Także tutaj, panie pośle, to troszkę, że tak powiem, samokrytyki i pod tym kątem, bo nie można w ten sposób mówić, że dokument, który dopiero co został wynegocjowany, nagle jest przyjmowany przez Parlament Europejski bez konsultacji społecznych w krajach uczestniczących, w krajach będących członkami Unii Europejskiej. Zresztą, proszę państwa, jeżeli chodzi o w ogóle o konsultacje, to ja miałem do czynienia trochę w przypadku różnych konsultacji dotyczących prawa o szkolnictwie wyższym i wiem, jak to od podszewki wyglądało, że głosy były wysłuchiwane z praktycznie zerową reakcją. Niestety taka jest polityka. Posłowie przychodzili już mając, no wiadomo, jak mieli głosować. Byli, także powiedzmy, również na uniwersytecie mieliśmy też spotkania w tej sprawie, z których, tak powiem, naprawdę nic nie wynikło. Nie było jakichś, powiedzmy, argumentów przeciw, ale głosowanie było tak, jak władze partyjne nakazały. Dlatego tutaj pytanie do pana posła Gołażewskiego, co w tej dziedzinie, jeżeli chodzi o konsultacje społeczne, w przypadku i tego dokumentu, i innych, strona rządząca zamierza zmienić? Panie pośle, chce pan się ustosunkować do uwag? Tak, oczywiście. No, nie mogę w imieniu rządu powiedzieć, co rząd będzie miał zamiar zrobić. To mimo wszystko nie mam takich informacji. Natomiast chciałem jeszcze raz powiedzieć, że cały proces legislacyjny zgodnie z upoważnieniem był prowadzony przez Komisję Europejską i Parlament Europejski, a nie polski Sejm i polski Senat. I dlatego powiedziałbym, w tej fazie konsultacje społeczne powinny być tam przekazywane i ewentualnie tam organizowane. Dokładnie nie wiem, czy odbywały się jakieś spotkania na terenie Parlamentu Europejskiego, czy tam, zresztą jak pani Głowacka powiedziała, tam były też wysyłane informacje. No widocznie uznano, że wynik konsultacji raczej jest pozytywny. Znaczy po prostu nie uwzględniono negatywnych opinii prawdopodobnie w tym względzie. Po prostu rola Parlamentu Polskiego jest tutaj rolą dopiero wykonawczą w procesie ratyfikacyjnym, natomiast nie w fazie tworzenia tego prawa i dyskusji na ten temat. Jedyną różnicą w tym przypadku jest praca Komisji do Spraw Unii Europejskiej, zarówno Sejmu, jak i Senatu, gdyż te dwie komisje mają prawo nieobligatoryjne opiniować wszystkie dokumenty Unii Europejskiej. I w związku z tak, ale mamy prawo opiniować. Dziękuję. I opiniowaliśmy ten dokument i powiedziałem, że to był dokument zaopiniowany pozytywnie przez obie komisje, ale nie na podstawie własnego widzimisię i nakazu partyjnego, bo takich nakazów partyjnych nie mamy przy pracach komisji, tylko na podstawie między innymi stanowiska rządu i stanowiska niezależnych ekspertów. Niezależni eksperci przysłali nam opinię, że nie ma zastrzeżeń do tego aktu prawnego. Dziękuję bardzo. Ad vocem pan prezes Woźniak. Króciutko. Cieszę się, że skoro, tak jak pan powiedział, opinie negatywne zostały po prostu odrzucone, to przynajmniej udało nam się przekonać rząd, że ustawa jest, jak pan powiedział, passé. Dziękuję. Ad vocem jeszcze pani mecenas. Tak, tylko jedno zdanie, drobne sprostowanie, ponieważ ja zostałam chyba źle zrozumiana. Od 2009 roku rzeczywiście partnerzy społeczni domagali się ujawnienia akta, natomiast ja nie powiedziałam, że ta treść była jawna. Moim zdaniem treść akta została ujawniona, że tak powiem, w transparentny sposób dopiero w styczniu 2012 roku, kiedy w języku polskim zawisła na stronie Ministerstwa Kultury. Natomiast jeszcze powiem jedną rzecz. Nawet Europejski Inspektor Ochrony Danych Osobowych, który odnosił się do wtedy jeszcze domniemanych zapisów akta chyba w 2010 roku, też nie pracował jeszcze na jawnym tekście tej umowy. Dziękuję bardzo. Oddamy głos jeszcze. Przepraszam, ja muszę zareagować. Przepraszam bardzo, ale przecież Parlament Europejski nie pracował na tajnym tekście, tylko pracował na jawnym tekście i na stronach Parlamentu Europejskiego ten tekst był, bo sprawdzałem to. Szanowni państwo, proszę uprzejmie. Łukasz Dziuba, ja skończyłem socjologię aktualnie i mam takie taką uwagę praktycznie do pana posła. Czy zdaje sobie pan sprawę, panie pośle? Panie pośle, pytanie do pana posła. Panie pośle? Panie pośle?
pytanie kolejne. Panie pośle, kolejne ja tylko pytanie. Taką uwagę chciałem złożyć. Chciałem się spytać, czy zdaje sobie pan sprawę z tego, że tak naprawdę nie odpowiedział pan na pytanie, czy będzie pan głosował za ratyfikacją tego dokumentu, czy nie. Powiedział pan, że będzie pan głosował tak jak klub nakaże i że nie są państwo samobójcami politycznymi. Czyli to nakazuje mi myśleć, że tak naprawdę postąpią państwo koniunkturalnie. I jeżeli społeczeństwo będzie traktowało tę decyzję jako samobójstwo